I mamy tutaj głębia o numerze PL053-13 rok 10822. Jaka to płeć jest gołębia? Samczyk. Samczyk, i tutaj on opowie kolega Zbyszek, z czego to jest gołąb. Weźmy go, pokażmy tu bliżej jeszcze. Tak. To jest gołąbek, 100% gołąbek braciszek samiczki MIS 459. Zobaczmy. Która w tym roku w GMP zrobiła wynik 359,70, w klasie A 14,33, w klasie B 2,17, w klasie C 1,27, w klasie H 3,97. No i tutaj ma super wyniczki za 2 lata, bo jest w B klasie ma 5,38 za 2 lata, w C klasie 2,91, no co będzie dwugłąbek wystawiony w tym roku właśnie z tym wynikiem do okręgu i ten. I w D-klasie za 2 lata ma 7,75. No a tu są już pojedyncze wyniki tego gołąbka, na ile tysięcy, bo pierwszy 6248 tak dalej. A to jest, jak się nazywa, od strony... Od strony... tatusiem jej tego gołąbka jest 330. To też jest gołąb z dużej GMP? Nie, 330 nie? To jest ojciec 459 mis, tak zwanej. No on osobiście już na młode miał 6x6, w tym dwa dyplomy. No to jest wybitny nasz najlepszy rozpodowiec, no to jest numer jeden w rozpodzie całkowicie, bo on wydał już dużo gołąbków najlepszych na młode. Był gołąbek najlepszy na roczne, gołąbek oddziału był. A ze strony mamusi jest oryginał od Jarka Muca, samiczka, która się wywodzi ze słynnego jego jednostki, który w jednym roku był 5 razy pierwszy. To te gołąbki, no tam się wywodzą, tak wcześniej jeszcze mówiłem, no to nawet u Jarka Muca na 20 tysięcy był pierwszy, na 35 tysięcy był pierwszy. No wybitne gołąbki z tej rodziny, w tam w którymś roku na wystawie ogólnopolskiej był trzeci gołąb w Polsce, także tu są no... Jeszcze skrzydło pokażmy, może pokaż temu gołębiowi, tego gołębia, przepraszam, taką wygląda. Jest to jeden z ładniejszych gołąbków z tego złączenia w budowie, jest to jeden taki z, no, taki nasz czampionek po prostu, nie? Bo... Bardzo ładny gołąb. To jest gołąb, którego... Łukaszka, który miałem ciężko namówić na... Cena wyjściowa jest, no, dość dlatego... duża, ale to jest gołąb... Wart jest ten naprawdę, bo też za gołąbki myślę, że i niektóre po prostu ten, a ten gąbek naprawdę wart jest tych pieniążków, nie? Także na razie dziękuję i przechodzimy do prezentacji kolejnego gołębia. I mamy tutaj gołębia o numerze 053-13-92-09. Tak, to jest nakrapiany, samczyk. Co to jest za gołąb, Zbyszek? To jest gołąbek znowu pełny brat króla. Króla, tutaj, który króla jest. Tutaj, tak. Też gołąb z drużyny GMP. GMP to jest gołąbek właśnie na drugim miejscu, co był w GMP. Ma też 359,58 w GMP. W klasie A ma też fajnie, bo 9,66. W B ma 2,43. W C 3,74. W K 7,25. No i tu jest też wynik za 2 lata. Ma, bo teraz nie wiem w jakiej klasie go wystawię jeszcze. Bo za 2 lata w B klasie ma 10,76. I w D klasie 16,30. Tak jest bardzo podobny ten wynik. Nie wiadomo właśnie teraz w jaką klasie go wystawić po prostu. No tutaj wywodzi się ten gołąbek, ojcem tego gołąbka jest oryginalny Hans Mayer, który tego tam troszeczkę za większą sumę zakupiłem, a samiczką jest samiczka również od Jarka Muca, który jej, tatuś tej samiczki miał 17 dyplomów za 2 lata. Także to też jest, to jest niedoszły olimpijczyk praktycznie, tak. Tylko ze względu, że nie było wtedy w jednym roku zrobiono, nie było możliwości połączenia lizo międzyoddziałowych i tylko z tego powodu nie jest olimpijczykiem. No i między innymi też dlatego się zakończyła tam troszeczkę. To piękny, silny, silny, ładnie rozbudowany. Bardzo podobny budową jest do króla, jest tu ładnie umieszczony. Król tutaj jest niebieski, a on jest nakrabiany. No bo to jest do matki. Do mamusi, ale tu trzeba się pochwalić, że mamusia właśnie, jak tam koledzy zauważyli, to w bardzo dużo rodowodach ta 3584 się powtarza, bo mamy od Jarka Muca 6 braci tej samiczki, nie? Ale ta jest wybitna w rozpodzie, ona ale praktycznie... Dużo, z czym ją złączymy, to po prostu są wybitne gołębie, nie? I też cena tego też jest większa od takiej wyławczej normalnej, ale wart tych pieniędzy jest na pewno ten gołąb. No na pewno, na pewno tak. Dziękujemy na razie i przechodzimy do prezentacji kolejnego gołębia. I kolejny gołąb, którego mamy, jest to gołąb po numerze PL053 z 2012 roku. 12.11.666. No, niebieski samczyk. Tak. Gołąbek to jest późny młody z tamtego roku, bardzo ładnie rozbudowany. No tu jest taki fenomen po prostu z tego powodu, że tu jest tak, ojciec króla, a mamusia Oli. Także tu są... Zobaczmy, a jeszcze przypomnijmy i król.
i Ola go po tym nazwie, to są gołębie, które były w drużynie GMP. GMP i w C-klasie również, nie? Tu widzimy wyniki. Ola też ma w B-Match 5-13, w C-6-48, też tu ma 7, 8, 5 na 4,5 tysiąca gołąbków. Ponad, no. Także to jest po ojcu króla i po mamusi Oli. Także no fajne połączenie takie jest dwóch gąbków z GMP i z tej klasy. A gąbek jest też taki wybranie z ładnej budowy, ładny ogonek złożony. Na... Zobaczmy. Jest duży uskok, wszystko jest no... Mocny pazurki bardzo ma na ten... Jest silny gąbek, jest, wyrywa się z rynki, także... Pracuje cały czas, nie? Czyli takiego mamy kolejnego gołębia o wybitnym pochodzeniu. Pochodzeniu, ale jak najbliżej, bo tak żeśmy te kilka gąbków chcieli, żeby jak najbliżej właśnie było z tej drużyny GMP, no bo wiadomo, że też koledzy też oczekują najlepszych gołąbków, nie? Także jak już ten, to... Żeby było coś konkretnego. Tak jest. Także na razie dziękujemy i za chwilkę pokażemy kolejny gołębie. Mamy na sprzedaż kilka gołębi pochodzących z hodowli kolegi Zbyszka Oleksiaka. Prezentując je, chcemy pokazać kilka takich gołębi charakterystycznych. One mają podobnego protoplastę w rodowodzie. Ten akurat gołąb, którego trzyma Łukasz, to jest gołąb o jakim numerze? P0512 rok 11726. Tak, on wygląda... To jest samczyk? Też również samczyk. Prawdopodobnie samczyk będzie. To jest jeden z synów 330, bo tu są troje dzieci 330. Tu jest po córce 330 i 15850. To są wnuki 330. Tak, po synach, wnuki 330. Po synach 330. To jest samiczka 15850, mamusia gąbka też 2342. Po tej samej mamusi, córce 330 w połączeniu z drapą ma gąbek w M-klasie 2,99, także to też jest takie wybitne połączenie. Bardzo super wydaje gołąbki. Drugim gołąbkiem z tego połączenia to jest gąbek PL05312 rok 11670. No i trzecim jest tutaj, co kolega Łukaszek powiedział. 1666. Tak, 11726. No a tu jest też 11670, no to jest po córce 330, która ona osobiście była najlepszym roczniakiem oddziału, łącznie nam z 700, to wtedy nawet było 860 km ten, nie? A z górnego połączenia jest też rodzina króla. W tej drugiej jest tutaj połączenie z króla tego gołębia z drużyny GMP. Tak, w tym jednym połączeniu to jest nawet... Na przykład, przepraszam, Zbyszkę tu pokażę, o to jest ten król właśnie, on ma bardzo dobre wyniki. I w kategorii A, B, C, H, tutaj można się z nimi zapoznać. Bo... A samczyk o numerze 2342, no to jest nawet imbret tutaj, bo jest 2330. Tylko, że jest już pradziadkiem, to jest ściągnięty. Nie? Rozumiem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o... A ten, co kolega tutaj trzyma Łukaszek, no to znowu jest, tak mówiłem, po synie 330 i z linii drapów, tak. Ale to jest też z linii Karla, no to jest bezpośrednio, dziadek jest Karl. I z linii Mai. I z linii Mai, także tu jest, no całe 50% jest oryginał drapa i to z wysokiej półki. Rozumiem. Tutaj kolejne gołębie, które mamy, to są te gołębie. Tych gołębi wszystkich mamy, kolegi Zbyszka i Łukasza mamy w 15. Kilka zaprezentowaliśmy tak dokładnie, trzy takie powiedzmy najdroższe, które tu kolega wytypował. Natomiast pozostałe gołębie, tutaj między innymi jednego z nich trzyma Łukasz. Są to takie tony, akurat są gołębie z linii 330, a za chwilkę pokażemy gołębie wywodzące się z innych gołębi pochodzących z tej hodowli. I mamy tutaj jednego z kolejnych gołębi, to jest gołąb o numerze PL053. 12 rok, 2379. Tak, to jest samiczka, samczyk. Samczyk też? Tak. No to jest samczyk... Tak zwane tam, nie odprzedzałem, linia złotej pary. Dlaczego złotej pary? Bo w tamtym roku z tej gąbków samiczka była też w GMP, w tym roku jest w M-klasie. W tamtym roku też mieli mistrza regionu w B-klasie, no to braciszek tej złotej pary również był najlepszym gąbkiem u nas. A z dołu tutaj, tego gąbka jest samiczka 01 roku, ona już jest teraz odsprzedana w tym roku. To jest samiczka, najlepsza samiczka rejonu. I no to samiczka już jest no, wybitna, była też po prostu przez kilka lat. No to też już jest... Z tych gołębi macie tutaj jednego i jeszcze chyba jakiegoś drugiego, tak? Konkretnie z tej pary mamy tylko jednego, ale z tej linii jeszcze złotej pary, no to jest tutaj kilka gołąbków jeszcze, to może tak powiem... Tak, też wywodzi się również, tak będzie gołąbek 11673, to też jest tam z linia 330 i też tych olimpijek.
Później tu jest Posynie Olimpijek, to jest gąbek o numerze PL0532 12 rok, 11730. To tu jest też po tej złotej parze po prostu Olimpijek. Z pokrewieństwa i dołączone też linia MIS 330-459. Tu mamy następnego gąbka o numerze PL0532 12 rok, 11695. To jest linia Króla, bo tu babcią jest ta mamusia, co wydała Króla. A ze strony mamusi to jest dziadziuś, jest ten nasz słynny Speedy, który jest na reklamie naszej firmy i kabiny oddziału myszków. I też tam się wywodzi po prostu z dalszego strony 330, bo ten 66 jest ten. Tu następnego gąbka mamy, o, tu mamy wybitnego gąbka. To jest gąbek 053 12 rok, 11734. To jest tutaj tak, tak zwane z tej pary, z gąbka 1964, które obecnie gąbka 1964 zakupił Piotrek Kurzelewski. Gąbek 14 lat, no i Piotruś już potwierdził, że gąbek jest w pełni płodny mimo tego wieku. Także tak kolegom mówiłem, że no, u nas gołębie 14-letnie jeszcze są pełnowartościowe. Ale tu jest wybitna mamusia tego gołąbka, jest wybitna po prostu samiczka, bo to jest bezpośrednio po samicy 710, których ja taki gołębi miałem jednego w życiu, co mi zrobił, że zrobił dyplom z 250 km, a za 8 dni gołąbek poszedł na 1150 km i zrobił dyplom. I to nie było tylko w naszym oddziale, tylko to był dyplom, który był w rejonie. Myszku Włazy Zawiercie. Także no to jest wybitne, bo mamusia no, ma wybitne wyniki. No i nie ukrywam tego, że z 1010 samiczki no to coraz bardziej rozszerzamy, bo nawet ostatnio rozmawiając z Adamem Miśtem, też w rodowodzie pochwalił gąbka, który w kategorii przez 2 lata u niego, Adama Miśta jest najlepszym gąbkiem. Co się okazuje, to z moich gąbków właśnie z linii Króla i właśnie z tych 17 710. I tak przypadkowo teraz kilka dni temu żeśmy się o tym dowiedzieli. Także te gąbki nie tylko latają u nas, ale latają i u kolegów, jak widać. Teraz następnym gołąbkiem jest to gołąbek. Może jakiś Łukasz innego jeszcze gołąbia, teraz ten kolega będzie mówił. A... No jest to gołąbek PL053, 12 rok, 11661. Który... Ten co masz akurat? Tam samiczkę po 710 akurat. Tamtą wcześniej co tam? Wcześniej, pokażę przy okazji. To jest ładna samiczka. 11734. 734 to jest to wcześniej co mówiłeś. Tak, tak, tak. Dobra. Myślałem, że może tego znajdziesz, co tu, ale to nic, dobrze. No bym chciał pokazać tego jeszcze. Dobra. To jest ta samiczka. Widzimy ją. Bardzo ładna. Dobrze. No tak, to mówił o tym, a tym. 661. 11661. Prezentację tego gołębia. Tu jest, co wcześniej wspomniałem, że po tej samiczki mamusi Króla mam kilka rodzeństwa. Tu jest następna siostra. Siostra po prostu to jest mamusi Króla. To jest ten właśnie, którego tak, tak. 11661. Jeden, tak. Pokażmy z boku skrzydło, tak. W tej samicy jest również słynny u Jarka Muca 11, który był w jednym roku właśnie 5 razy pierwszy. A ze strony tatusia tego gołąbka to jest po synie naszego u nas dwukrotnego najlepszego samczyka na całą Częstochowę oddziału. I tylko w 2007 i 2009 roku wzięła go tylko samiczka. Taki jest zbieg okoliczności, a jako samczyk był najlepszy. Później przeszliśmy do oddziału myszków i w tym samym roku zaraz ten gołąbek kategorii A też był najlepszym gołąbkiem w oddziale. Miał 10 na 10. Później akurat miał taki troszeczkę wypadek ten gołąbek i nam zanikł na locie jednym. No ale to jest z gąbków wybitnych. Troszeczkę może ze strony ojca, one czym starsze są lepsze po prostu te gołąbki, nie? Ale jako rodzina no to jest z dwóch stron bardzo wybitna i się sprawdzają te gąbki. Nie? Tu macie jeszcze takiego, widziałem jednego gołębia, takiego czarnego, z białymi lotkami. Zorro taki trochę, podobny był jego kuźnika kiedyś, ale ten się wywodzi z gołębi to jest Romana i Czaka. Czaka to jest po tej słynnej jego olimpijce syn. Tak, taki ciemny, czarny. 13 rok, 12950. Tak, pokażmy. Czarny z białymi lotami. Tak. Bardzo samczyk, samiczka, samczyk. Samczyk to jest? Samczyk. Jak się go postawi na ten, to ma fajne ma takie jak buciki po prostu. Jak stoi, to tak jak na bucikach. Bardzo ładnie się reprezentuje na gołębniku na stojąco, nie? Widzimy. No ojciec jego no to jest też no to jest coś pięknego, bo tak tu koledzy przyjeżdżają, no to jak pokazuje właśnie ojca, no to jest, no, jest to zawiesić. Kolegi Czaka to był olimpijczyk z Ostendy, tak? A samiczką.
Babka. A samiczką babka, znowu. Przepraszam. Babka. Mamusią tego gołąbka, no to jest samiczka bezpośrednio po tej złotej parze naszej, nie? Co już niejednokrotnie właśnie te gąbki, no umią tą klasę zapinać, czy w GMP, czy w klasie B, czy ten... A ojciec jest też taki czarny? Czarny z białymi lotkami? Nie, czy... cały czarny. Cały czarny, a tu mamusia jest siła biolota, nie? Biolota. Oj, tak on wygląda. Bardzo taki przyjemny gąbek, a jak ktoś lubi czarne gąbki, bo ja bardzo lubię czarne gąbki, tylko tak, żeby nie za dużo było na gąbniku, tak jak jeden, czy dwa, czy trzy, to bardzo lubię, nie? Tak się odróżnia wtedy. Rozumiem. Czyli to powiedzmy pokrótce zakończyliśmy, no, jeszcze jakieś 1-2 gołębie. No tu jeszcze dwa gołąbki, to jest taki już późniejszy gołąbek po tatusiu. Pokażemy Łukasz, co Oli. Tak. No i tu jest z tych gołąbków też... To pokażę może Ola, to jest ten gołąb właśnie, który kolega Zbyszek mówi. Tu są wyniki tego gołębia. No, to jest gołąbek o numerze 053, 13 rok. 15341. Powinien być samczyk, ale tutaj jeszcze tak nie jesteśmy pewni. Wskazanie jest na samczyka. To jest po tatusi Oli, a ze strony mamusi to jest drapa Ronaldo. Właśnie między innymi to są z tych gąbków, co już się sprawdzały, bo to są u Adasia Piwarczyka. Też ten 923 konkretnie, no to zrobił na 9000, był pierwszy 8, tam pierwszy 6000. Także też tutaj na Mutka miał 6x6, był dwukrotnie reprezentował Polskę na wystawie ogólnopolskiej. Także jest tu krew bardzo dobra i te gąbki też już w połączeniu u nas się sprawdzają. Od kolega Piwaczyka Adasia, nie? Jesteśmy zadowoleni już pojedyncze wybicia też gąbków. Pokazują to, co u niego również pokazywały. Także... No jeszcze jeden gąbek jest taki fajnie też późniejszy, co jest pokrewieństwo na 330, bo to jest po synie brata 330. Szukasz tam go, znajdzie za chwilę, tak? Pokażę, co to jest za gołąb dokładnie jeszcze. To jest gąbek o numerze PL053, 13 rok, 81-18. Zobaczmy, to jest niebieski. Kłęcz też nie wiadomo jeszcze jaka. No to jest, jest prawdopodobnie będzie samiczka, ale też wskazanie jest na samiczkę. No to tutaj ma tak, pokrewieństwo 330, ma tutaj z króla linię również, ma linię tego 604, ma... pokrewieństwo też z 604 tego gołąbka, drugie dwa na rozpłodzie, także no są tu w rodowodzie są wybitne gołębie z dziadków, pradziadków, no to są wybitne gołębie i zbite do kupy kilka lin tych najlepszych naszych gołębi. Dokładnie. Czyli powiedzmy, tych gołębi, tak jak mówiłem, mamy 15, są to gołębie, tutaj zobaczmy jeszcze, o, tu są w koszach, wywodzą się z bardzo różnych tutaj gołębi, które koledzy mają u siebie w rozpłodzie. Polecamy. To co w ostatnim czasie się sprawdziło u nas, nie? To są takie gołąbki teraz właśnie... Kolega mówił, to jest chodzi o Ole. Tutaj mamy też zdjęcie gołębia króla Kinga. King, jak to nazywają też tutaj koledzy, jest gołąb Mi 459, a tu jest gołąb... Przy okazji jeszcze jest błyskawica. No to też ona ma już wybitne wyniki, bo w B-klasie ma... To jest ten co trzeci gołąb, czwarty gołąb z drużyny GMP w tym roku, ten w porównaniu do lat poprzednich po prostu. Także widzimy, co są gołębie wybitne, tu widzimy jego wyniki. Także z tych gołębi tutaj mamy na sprzedaż 15 sztuk. Zachęcamy kolegów do wejścia, oglądania ich rodowodów, zdjęć. No i kto będzie zainteresowany, będzie mógł sobie swobodnie wziąć udział w licytacji. Na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dziękujemy.